Kamuś wychodzi z aresztu. Lord Crushville rzekomo pobił dziadka, który kilka miesięcy później zmarł. A Gimper wystąpił w TVN-ie bez czarnego paska na mordzie i z normalnym głosem. Innymi słowy, w tym tygodniu bardzo dużo się działo, także oglądajcie, bo każdą z tych spraw sobie bardzo dokładnie przeanalizujemy, omówimy, zobaczymy, co piszą na jej temat youtuberzy i widzowie na Twitterze, a także przejrzymy memy, jakie wykonała społeczność jako komentarz do tych wydarzeń. Dzień dobry, ja się nazywam Tomasz Andrzej, twój ulubiony, zaszczepiony youtuber. Tak, moi drodzy, nawet się pochwaliłem tym na Instastory, co wywołało bardzo dużo komentarzy. I dobrze, bo temat jest ważny i wzbudza emocje, a emocje powodują, że na dany temat dyskutujemy. Szczepienia są jednym z tych tematów, na które dyskutować warto. Tak uważam prywatnie, a co sądzę o szczepieniach, to możecie się domyślić po tym, że poszedłem się zaszczepić. Ministerstwo Zdrowia poprosiło mnie, żebym zachęcił was do szczepienia się, także zachęcam do zasięgnięcia informacji w tym temacie. Osobiście uważam, że to ważne i odpowiedzialne, żeby się szczepić, ale jeżeli macie wątpliwości, nie jesteście przekonani, boicie się i macie bardzo dużo znaków zapytania w głowie, to dobrze, bo to zdrowy objaw świadczący o tym, że myślicie samodzielnie i kwestionujecie rzeczywistość dookoła was. Ja ekspertem w tym temacie nie jestem, więc nie będę wam mówił, co macie robić, ale znam kilku ludzi, którzy ekspertami w tym temacie są. I w opisie oraz tutaj w karcie zostawiam wam linki do fantastycznych, niesponsorowanych materiałów, które wykonali Tomek Rożek, Dawid Myśliwiec i Kasia Gandor. Wszystkie bardzo szczegółowo poruszają temat szczepionek z naukowego punktu widzenia. I to na ich podstawie ja wyrobiłem sobie swoje zdanie, więc gorąco zachęcam was, żebyście również tymi materiałami się zapoznali, a później zdecydowali, czy chcecie się zaszczepić. Moim zdaniem, warto. Może z tego wszystkiego nawet zaproszą was do TVN-u i nie zablurują wam twarzy. I może nawet traficie redaktora, który przywita się z wami słowami: cześć, przyjacielu. Rafał Wojda jest jednym z najlepszych dziennikarzy, z jakimi miałem okazję rozmawiać. I to, że chłop z TVN-u przywita się ze mną mówiąc cześć, przyjacielu, było ostatnią rzeczą, której się spodziewałem. Okej, mógł mieć zrobiony dobry research, ale wiecie, w porównaniu do prowadzących śniadaniówek, może nie licząc Tomka Kamela, którzy często mówią: no to wy w tym internecie to tak da się z tego zarobić, nie? Jak skasował po włoskim? To jest w ogóle przepaść o 10 poziomów. Tomek, super, wielkie dzięki za spotkanie. Ostatnie pytanie, odpowiedz tylko proszę, jeżeli mogę cię o to prosić, tak albo nie, czy już wiesz, dlaczego nie należy skrobać packą po teflonie? Wiem. To był koks totalny, chłop, że to odgrzebał. Nie wiem, czy kojarzycie film Teflon MP4, bo już go nie ma, ja go usunąłem w ogóle dawno temu. I to, że chłop go kojarzył, najlepiej świadczy o tym, że to nie był research, tylko ziomek faktycznie no musiał oglądać i znać. 15 sierpnia 2013. Postanowiłem odprawić. Cyberpunk 2077, byłem fanem zanim to było modne, bitches. Dużo osób mi pisało, żebym nie szorował po Teflonie. Nie mam poziomu, co mam chodzić. No i ta, o właśnie, to jest życie. Pozdrawiam pana redaktora Rafała, jest super człowiekiem. Co na to internet? Ksiądz Robak, Jacek Soplica. Aż przekleiłem do siebie na Facebooka, bo mi się tak spodobało. Ziomek mi napisał: no i mój szacunek do ciebie się skończył. Albo to jest zabawne, jak bardzo się sprzedaje, żeby zdobyć wyświetlenia. Tak, no bo na wywiad o szczepionkach do TVN24 idzie się dokładnie po pieniądze i wyświetlenia. Takie rzeczy od tych 50-latków, którzy zobaczyli ten wywiad w czwartek o 10:35 z pewnością dostanę. Mateusz, kiedy opowiadasz, jak zachęcić do szczepień, ale sam nie wiesz, jak zachęcić do subskrypcji? No to co? TVN Gimper w 2015, TVN Gimper w 2021. Tak było. Na Instagramie się nawet odniosłem, bo na hajsownikach Gimperek i ziomek napisał: to Gimper już nie nienawidzi TVN-u. No więc zgodnie z prawdą napisałem: a to kiedyś nienawidził, jedna z redakcji zrobiła o mnie materiał kilka lat temu. To nie oznacza, że do końca życia nie podam ręki nikomu, kto tam pracuje. Szczególnie, że redakcja Uwagi pisała do mnie na priv z info, że zmienili o mnie zdanie i jest sztama. Także ten, nagramy coś wierzę. A wierzę strażnicze w areszcie, w którym siedzi Kamuś, to niedługo będzie z nich widać, jak on z niego wychodzi. Tak przynajmniej twierdzi Zebo na Twitterze, bo napisał, że 15 czerwca Łukasz W. wychodzi z aresztu, co oczywiście skomentowałem. Nitro napisał: chować siostry. I internet ogólnie zawrzał. I samu napisał, że 15 wychodzi diabeł. Nie wiem, czy tak bym kamerzystę nagrał, ale na pewno będzie gorąco. Bestia, tym razem nie z Wadowic, ale też lubujący się w dzieciach. Yoshi! Jak tak można w ogóle pisać takie rzeczy? Straszne. Co myślicie o zachowaniu tego youtubera? Ja myślę, że na overku zbanowanych to dostałby bana. Czy tak się wydarzyło?
to możecie sprawdzić, klikając sobie tutaj, bo razem z Zebo oceniliśmy ziomków, którzy łamali regulamin u mnie na serwerze. A skoro już się reklamuję i wciskam wam do gardła moje materiały, to z wciskaniem rzeczy do gardła kojarzy mi się występ Mateusza Zochy na Roście Friza. Tam mi takie rzeczy zarzucał, oczywiście była to sama prawda. Tak jak gry od widzów o Mateuszu, które sam Mateusz też ocenił. Link tutaj w karcie, wbijajcie ziomble sprawdzić. A my sprawdzimy, czy ten news o Kamusiu w ogóle jest legit. 7 maja informacja. Tak jest, sąd okręgowy w Szczecinie zmienił postanowienie sądu rejonowego w ten sposób, że określił okres trwania tymczasowego aresztu na 2 miesiące od daty jego zatrzymania, to jest do 15 czerwca. No ciekaw jestem, co się wydarzy. Czy chłop od razu będzie, wiecie, wjeżdżał do internetu i coś nagrywał? Czy będzie w sumie siedział cicho? Internet na pewno nie będzie siedział cicho. No i czego ryczysz, że w całym domu słychać? 15 czerwca Łukasz wychodzi z aresztu. Kamuś wychodzący z aresztu, internet. Nikt. Polski system sądownictwa potem jak Wawrzyniak ma puścić aresz 15 czerwca. Co ja odwaliłem? Kamuś wychodzący z więzienia, jego 8-letnie fanki. Ajaj. Gimper kiedy zda sobie sprawę, że przez najnowsze memy znów będzie musiał dać do tytułu overka Kamusia. O Boże? Dlaczego o Boże? Darmowe wyświetlenia. Kamuś wychodzi z aresztu 15 czerwca. Kidosy. O mój Boże, nareszcie. Czasami memy piszą się same. No, to mój komentarz. To miłe. Miłe natomiast nie jest to, co ludzie piszą ostatnio o Kruszwilu. Akt oskarżenia dla Kruszwila. Miał uderzyć 66-latka pięścią w twarz. Mężczyzna zmarł. Znany youtuber może stanąć przed sądem, jest akt oskarżenia. Youtuber Kruszwil stanie przed sądem. Lord Kruszwil oskarżony o pobicie. No jest grubo. A najgrubsze jest to, że wszystkie te portale powielają fake newsa. Jako pierwszy zwrócił na to uwagę Krzysiek Stanowski. Nie chcę bronić typa, bo to nie moja bajka. Jeżeli ktoś ma finalnie beknąć grubo przed sądem, to prędzej pudelek. Gówniarz uderzy człowieka 2 stycznia, tamten numer 9 maja. Kilka dni później, tak początkowo brzmiał tytuł artykułu, który już został poprawiony na kilka miesięcy później. Ale Onet, Polsat News, TVP Info, wirtualne media, pudelek, Noise i prawdopodobnie wiele innych portali. Gratuluję umiejętności dziennikarskich na poziomie bezmyślnego kopiuj w klej. Nadajecie się wszyscy do pchania karuzeli. Zaczynając od Pudelka, który napisał, że kilka dni później miało to miejsce i pozostałe portale bezmyślnie to powieliły, nie sprawdzając źródła. Teraz już jest to poprawione, ale nie jest na przykład poprawione cały czas, że Marek M, działający w internecie jako Kruszwil, odpowie przed sądem. A wystarczyło 10 minut researchu, żeby zobaczyć, że oryginalny artykuł ukazał się na stronie Szczecin Nasze Miasto.pl. Stawił go Mariusz Parkitny 13 maja 2021. Czyli prawie miesiąc temu. I w aktualnej wersji, którą można przeczytać, nigdzie nie pada nawet nazwa Kruszwil w całym artykule. Jest tutaj użyty zwrot znany youtuber. Youtuber zaprzecza. Wewnątrz był 20-letni mężczyzna, znany youtuber ze Szczecina. Natomiast ten artykuł został zedytowany. Pierwotna wersja wyglądała inaczej. I to ją 7 czerwca w okolicach godziny 9 przykleił do siebie ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. I to przez ten wpis najprawdopodobniej kopiuj w klej poleciało po całym internecie. W oryginale było napisane tak. Akt oskarżenia przeciwko popularnemu wśród dzieci pato youtuber związanemu z kanałem Lord Kruszwil. Na tym kanale różnych chłopaków, których można by określić youtuberami, no występowało co najmniej z 4 albo 5, bo każdy z nich miał swój kanał. Wklejone zostało zdjęcie tutaj z Kubańczykiem, jakimś jeszcze ich kolegą i Kruszwil z czarnym paskiem na oczach. Nie wiadomo dlaczego. Źródło informacji oczywiście Szczecin Nasze Miasto.pl. W temacie wypowiedział się sam Kruszwil, który pokazał kilka ciekawych rzeczy. Między innymi artykuł w jednej z poprzednich wersji. To jest w ogóle dziwne, bo ten artykuł wydaje mi się, że jest co jakiś czas edytowany, bo to zarówno na wersji z 14 maja u Kruszwila, w dniu, kiedy ten szocik wleciał, jak i tej poprzedniej jego zapisanej, a tej dzisiejszej, bardzo dużo małych szczegółów się zmienia. Absolutnie, nigdy w życiu nie zrobiłbym czegoś takiego. Ale wiem, że same słowa to jest za mało i wiadomo, no każdy może wam po prostu tutaj powiedzieć, nie, ja tego nie zrobiłem. No i teraz on pokazał, że ta cała akcja miała miejsce 2 stycznia i w artykule było napisane, że pod sklep ta osoba, która to zrobiła, podjechała Jaguarem, a Jaguara kupił od swojego dobrego kolegi Łukasza Wawrzyniaka 9 stycznia. W związku z tym, zdaniem Kruszwila, osobą, która 2 stycznia mogła być w tamtym miejscu pod tamtym sklepem, jest Łukasz W, znany jako kamerzysta. Z drugiej strony ktoś słusznie zauważył, że wtedy panowie byli jeszcze w dobrych stosunkach, więc czemu w sumie Marek nie miałby pożyczyć od niego tego auta? Więc podsumujmy sobie. W oryginalnym artykule dostajemy informację albo, że znany youtuber, albo, że znany youtuber powiązany z kanałem Lord Kruszwil, w sumie nie wiemy kto, uderzył starszego gościa pod sklepem. Czy mógł to być Kruszwil? No mógł. Czy mógł to być ktokolwiek inny powiązany z jego kanałem? Tak, i jest na to dokładnie takie samo prawdopodobieństwo. Więc jeżeli nie mamy dokładnych informacji, o kogo chodzi, to robienie artykułu, wrzucanie Kruszwila w tytuł, zasłanianie mu mordy czerwonym paskiem jest po prostu słabym skokiem na wyświetlenia i kliki. Po drugie, sytuacja miała miejsce w styczniu, 2 stycznia. Starszy pan ze Szczecina zmarł w maju, 5 miesięcy później. Czy cios, który otrzymał w styczniu pod sklepem, mógł przyczynić się do tego, że w maju ten pan zmarł? Tak. Czy wiemy na 100%, że tak było?
nie. W artykule czytamy: żona zmarłego zawiadomiła prokuraturę, bo jej zdaniem to właśnie uderzenie przed sklepem mogło przyczynić się do śmierci. Prokuratura nie znalazła na to dowodu. Według lekarza przyczyną zgonu był krwotok wewnętrzny. Sekcji zwłok nie przeprowadzono. To oznacza, że lekarz stwierdził, że te zdarzenia nie były powiązane. Czy lekarz mógł się pomylić? Tak. Czy wiemy, jak było naprawdę i co naprawdę było przyczyną zgonu tego pana? Nie wiemy. Czy patrząc na posturę Kruszwila, na to, jak wygląda i jaki ma charakter, możemy zakładać, że miał wystarczająco dużo siły, żeby kogokolwiek znokautować? Ocencie sami, ja szczerze wątpię. Więc nie wiemy, kto uderzył tego gościa pod sklepem i nie wiemy, czy to uderzenie było powiązane z tym, że zmarł. Ale zrobienie sobie graficzki: youtuber Kruszwil stanie przed sądem, jest oskarżony o pobicie 66-latka, który niedługo później zmarł. Jest super, bo Kruszwil i kamerzysta tyle narozrabiali, że bardzo łatwo jest coś takiego wrzucić i każdy w to uwierzy, nikt tego nie weryfikuje. Czy istnieje jakaś rzeczywistość, w której sąd przesłuchuje świadków, zbiera dowody i okazuje się 2 lata później, że to Kruszwil uderzył tego gościa i faktycznie to przez to ten gość zmarł? Tak, ale jest na to jakiś tam mały procent szans, bo inne scenariusze są równie prawdopodobne. Dlaczego o tym tak poważnie mówię? Bo po tym, jak 6 lat temu TVN zrobiło mnie materiał, miałem mnóstwo bardzo podobnych sytuacji. To znaczy, jak się już przykleiła łatka, że Gimper to jest ten zły kolej z YouTube'a, to ludzie pisali cokolwiek i ludzie nazywający się dziennikarzami bezmyślnie to przeklejali dalej, zakładając, że to prawda. Kiedyś Radio Maryja nawet napisało o mnie newsa, że stworzyłem mistrzostwa Polski w szkalowaniu papieża. Bo wystarczyło, że jakiś anonimowy ziomek napisał, że akcja jest pod patronatem Tomasza Gimpera Działowego. Zresztą jest filmik na YouTube, jak prawie mnie wrobili w szkalowanie papieża, można obejrzeć. Albo kiedyś jakiś chłop stawił takie zdjęcie, na którym ogólnie nic nie widać, i napisał: na koncercie Gimpera garstka ludzi, w pierwszym rzędzie chłopak na wózku inwalidzkim, Gimper bija na scenę, zaczyna, wszyscy wstają, kto ma siedzieć, niech wypierdala. I że to niby było do tego chłopaka na wózku, który siedzi, nie? I to zdjęcie miało to udowadniać. W przeciągu 30 minut od tego wpisu Glam Rap zrobił o tym newsa i kolejne 2 czy 3 portale zaczęły to bezmyślnie powielać. Organizatorzy tego eventu wstawili post na Facebooka, że przepraszają, że mnie w ogóle zaprosili i w ogóle to nie mają nic ze mną wspólnego i się odcinają. Oczywiście nie zrobili to organizatorzy, tylko jakaś babka, która obsługiwała fanpage'a, a miałem to szczęście, że organizator stał ze mną na tej scenie, więc do niego zadzwoniłem i zapytałem, czy widział tam jakiegoś chłopaka na wózku inwalidzkim. Oczywiście powiedział, że nie, bo nikogo takiego tam nie było. No i temat oczywiście udało się odkręcić. Także nie wierzcie we wszystko, co jest napisane w internecie, kochani. Memów w sumie nie znalazłem, bo wszędzie jest tylko zablurowana morda Kruszwila. Ale trudno. Chciałbym, żeby Owerek poszedł w tę stronę, żebyśmy sobie bardziej przeglądali różne rzeczy, które się dzieją, patrzyli, jak reagują na to youtuberzy, jak reaguje na to społeczność, jak reagujecie na to na naszym Discordzie, do którego serdecznie was zapraszam, a memy możemy pokazywać te najlepsze, które dotyczą danego tematu. Dawajcie znać, co myślicie o takiej formule. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i trzymajcie się ciepło. Cześć!